dalej. Pani dole zdjęcie. Czy to jest rozumiem taka sala, gdzie można być spotkany? Takie wiersze być spotkane. A czy można na przykład poszukać, będzie grupa przyjdzie na dyżur? No tak. Taką mam informację. Tam wejście ma być takie niekrępujące przez te drzwi od korytarza. Bo nie wiem, czy są część urzędową, czy po prostu sprawdzają. Czy to jest ta sala jest taka dla tych wszystkich, tak? Dla tych wszystkich partii i społeczeń. Jest jakiś harmonogram, że na przykład jeden dzień możemy mieć do tego? Pewnie tak, tylko takiego ścisku nie ma. Bo nie tak się zastanawiam, bo przyjdzie na przykład organizacja, nie wiem, 5 osób, tak, czy jakieś przedstawicielstwo, no to czegoś się gdzieś idzie i na przykład jak będzie wiadomo, że ten dzień jest dla nas, tak, to my tak będziemy na przykład się bawić, nie? Na takie grupy większe. Bo w tym małym pokoju to tak jest dyżur na jedną osobę, tak? I otworzyć swoje biuro poselskie już jako parlamentarzysta.
Parlamentarzysta wybrany również z tej ziemi. Okręg wyborczy to całe byłe województwo wrocławskie. Ja jako parlamentarzysta staram się być aktywny wszędzie, chociaż wiadomo, że mieszkam i żyję we Wrocławiu i tu tam głównie spędzam czas i pracę. Natomiast nie ukrywam, że jakiś czas temu już odłożyliśmy to, że Biuro Boleśnicy zaczęło funkcjonować. Zaczęło funkcjonować na takiej zasadzie, że zaczęliśmy się zajmować problemami mieszkańców, które zawsze są. Które zawsze łatwiej rozwiązać parlamentarzyście, czasem wesprzeć jako parlamentarzysta. A także też problemami, które mają władze, bo czasami trzeba wesprzeć ten projekt. Może akurat jeśli chodzi o przegrody, to jest i parlamentarzysta, jako prawo powietrzu przewodowego jest były wojewoda, też mój kolega z Sejmu, Marek Skorupa, zresztą też Dolnoczeski, burmistrz przez wiele lat, ja będę z piłkarzem, poznałem wtedy Marka, jak się zupełnie z innej perspektywy, więc cieszę się, że mogę otworzyć biuro i chciałbym, żeby to biuro było aktywne. Znaczy, żeby na sam koniec móc otworzyć przysłowiowego szampana i cieszyć się z otwarcia biura, niż na samym początku, kiedy zaczynamy. Chciałbym, żeby było aktywne. To biuro jest dostępne dla wszystkich członków Platformy Obywatelskiej. Do tego, żebyśmy mogli spotkać tutaj w sali konferencyjnej, za domu góry w gabinecie. Też, co dużo mówić, to biuro ma być też otwarte dla wszystkich mieszkańców ziemi wołowsko-dolnobrzeskiej, czy dolnobrzesko-wołowskiej, żeby nie ujmować nikomu niczego. Oczywiście Wińsko, tak, oczywiście, jak najbardziej, już tak wiem, że zawsze to Wołów, że zawsze na tym którym walczyły. Otwieram, powiedzmy, w tej stolicy tej ziemi, czyli oczywiście w Wołowie biuro poselskie, ale ono będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców. I chciałbym, żebyście Państwo też z tego korzystali. Chciałbym, żeby wszystkie osoby, Platforma Obywatelska mogła korzystać z tego, też mogła korzystać z mojej osoby do problemów, które są i też do pomysłów, które są. Ja zawsze wolę realizować pomysły niż rozwiązywać problemy, ale wiadomo, że problemów jest wiele tych rozwiązań. Jestem do dyspozycji. Dziękuję za wsparcie całej wołowskiej Platformy Obywatelskiej. Mówię oczywiście o wołowskiej, bo powiat jest wołowski, chociaż w dużej mierze Platforma Obywatelska to po prostu pod Wybrzeżami. Jest z nami prezes klubu mojego, się tak mogę powiedzieć, bardziej miło na wsparciu. To ja oddaję teraz głos Pan Przewodniczący. Proszę Państwa, ja bardzo się cieszę, że Biuro Poselskie Platformy Obywatelskiej posła Michała Jarosława zostało otwarte z tego względu, że szyb platformy w formie właśnie tego biura powinien być widoczny. Takie biura innych partii są w naszym powiecie, ale to mieszkańcy powinni mieć i dzięki temu właśnie temu ułatwiony bliższy kontakt z posłem właśnie Platformy. Także gratuluję i cieszę się, jeszcze raz to powtarzam, że taka możliwość dla naszych mieszkańców może wypowiadać, bo to są tylko trzy dni, które one były wymienione, ale oni będą skazani do dochodzenia w przypadku, no, tu będą mieli jakieś problemy, jakąś troskę, czy do innych posłów, czy też do wyjazdu do innej miejscowości. Natomiast nowym to koło środowiskowym, no ja myślę, że tutaj ta współpraca z tymi kołami terytorialnymi powinna być, że problemy, które mówicie w swoim tematycznych kręgach, tematycznych kołach, no poruszać i problemy, które będziecie starali się rozwiązać, bo też szybko to te tematyczne koła powstały, że będzie pełna współpraca z tymi kołami terytorialnymi, bo z prostej zasady, no, więcej nas, jeden problem to więcej pomysłów i możliwości na rozwiązanie i na to liczę.
Ja ze swojej strony, jako wicestarosta powiatu wołbrzyskiego, członek Platformy Obywatelskiej, członek Platformy Obywatelskiej w powiecie, chciałbym panu posłowi pogratulować otwarcia biura poselskiego. Właśnie tak rozmawialiśmy przed jeszcze oficjalnym rozpoczęciem tego spotkania i powiem państwu, że to jest pierwsze tutaj na ziemi wołowskiej biuro poselskie Platformy Obywatelskiej. Także myślę, że powinniśmy z tego faktu być zadowoleni, a to przede wszystkim z tego powodu, że za chwilę wejdziemy w ten tak zwany wyborczy cykl wyborów do Parlamentu Europejskiego, do samorządu, później wyborów parlamentarnych. Jeszcze wcześniej prezydenckich. Jeszcze wcześniej prezydenckich. Także myślę, że to jest ważne, ponieważ Platforma zawsze była na tym terenie. Świadectwem tego jest to, że wygrywamy wybory, chociaż być może koalicji z różnymi jak gdyby koalicjantami, z różnymi stowarzyszeniami czy też partiami, ale tak jest. Te trzy koła środowiskowe mam nadzieję, że jeszcze bardziej wzmocnią jak gdyby nas tutaj wewnętrznie. No i będziemy mogli pochwalić się sukcesami właśnie w tych czterech wyborach, które są przed nami. Na pewno nie możemy przegrać. Musimy wygrać. I taki cel, wydaje mi się, powinniśmy sobie postawić i z takim celem realizować wszystkie te swoje zadania. Ja myślę, że w momencie, kiedy zacznie biuro funkcjonować, to i o tej przeszłości sobie trochę porozmawiamy i na pewno wiele rzeczy sobie wspólnie wyjaśnimy. I powinienem przede wszystkim o przyszłości, to było przyjemniejsze. Ja ze swojej strony też chciałem podziękować, bo zaangażowana w cały proces tworzenia tego biura była też Greta Sosnowiec. Ja dziękuję Tobie. To też jest biuro parlamentarne, ale też chciałbym, żeby to było i myślę, że tak to możemy ogłosić wszędzie wobec to jest biuro również radnej sejmiku dolnośląskiego. A nas wszystkim czuwał bliski współpracownik, członek Platformy Obywatelskiej, też członek Rady Regionu i oczywiście Michał. Ja bardzo serdecznie Michał dziękuję za to wsparcie. Mam nadzieję, że tak jak mówię, dziękuję panu starosty, panu przewodniczącemu, ale to co mówię, dziękuję, będziemy sobie mówić po tym, jak będziemy rozwiązywali problemy i też kierowali pewną rzeczywistość, która też będzie miała miejsce. Ja zawsze uważam, że politycy mają się skupiać nie na komentowaniu rzeczywistości, ale na kreowaniu tej rzeczywistości, na realizacji pewnych projektów, na realizacji pewnych pomysłów, pewnych celów, pewnych idei, która nam została i stoi zawsze. Dlatego jesteśmy w Platformie Obywatelskiej, bo nie szukamy problemów, tylko szukamy ich rozwiązań, a szukamy przede wszystkim pomysłów, dobrych pomysłów. I my zawsze z nimi do przodu. Ja bardzo serdecznie dziękuję za te słowa, ale one bardzo chciałbym je usłyszeć, powiedzmy, na koniec kadencji parlamentarnej, czyli w roku 2015. Niezależnie od tego, mi to mówię państwu szczerze, czy będę startował, czy nie, bo tą decyzję na pewno nie wiem. Natomiast do końca 2015 roku, do momentu, kiedy będę parlamentarzystą, będę próbował ten mandat. Również tutaj na terenie powiatu wołowskiego. Ja liczę na współpracę i z powiatem, i ze wszystkimi gminami, i przede wszystkim zawsze Platformę, bo Platforma nas wszystkich połączyła. Platforma jest naszym dobrem i dlatego Platforma też tutaj jest tym wszystkim najważniejsza, chociaż wiemy, że dużo ważniejsze są problemy zwykłych mieszkańców i po to jesteśmy w polityce, dlatego jesteśmy w Platformie Obywatelskiej, żeby je rozwiązywać i realizować pomysły również ludzi, niekoniecznie członków Platformy Obywatelskiej, niekoniecznie rady, niekoniecznie samorządowców, którzy mają dobre pomysły, tych wszystkich osób będziemy realizować. Po to jest to biuro, dlatego je otwieram. Musimy działać razem, wspólnie, na rzecz powiatu wołowskiego, na rzecz ziemi dolnośląskiej, już nie mówiąc górnolotnie, na rzecz naszego kraju. W tym trudnym momencie, jakim stoi Polska, przed nami wybory do Parlamentu Europejskiego, trudne,
bo idziemy ze swoją wizją przekonywać Brukselę, że Brukselę to nie jest także ta wolność i te Europa bez wojny to nie jest na zawsze. Trudny moment przed nami, mam nadzieję, że Ukraina utrzyma granicę w takim stanie, jakim jest. Wiemy, że niestety Krym został zanektowany przez Federację Rosyjską. I te wybory, które są najbliższe, wybory do Parlamentu Europejskiego pokażą, że ta pięcioletnia kadencja Parlamentu Europejskiego tak naprawdę musi mieć dobrą reprezentację tam. Platforma Obywatelska, ludzie Platformy Obywatelskiej, kandydaci Platformy Obywatelskiej, którzy są na liście, a ja mówię o tym, czyli 10 kandydatach, Bogdanie Zdrowiecki, Wnucie, Sergiej Boskowski, Alicji Synowskiej, Jurku Dutali, Ani Brok, Romanie Walkowniaku, Grażynie Wikli, Janie Kotapce, Cezariuszowi, Rudykowi, te wszystkie osoby to jest dobry wybór. Wiadomo, że pewnie tych 10 kandydatów będzie dużo, ale każdy głos jest na wagę zwycięstwa. Proszę poprzeć Platformę Obywatelską w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To tyle ode mnie. Trochę długa, początek musi być trochę dłuższy, później po owocach, mam nadzieję, poznacie. Liczę i bardzo proszę o wsparcie lokalne Platformy Obywatelskiej, za wszelkie działania moich i wszystkich pracowników w tej powiecie owocy. Dziękuję, nic jeszcze na mnie przekonuję. Ja powiem, dzisiaj właściwie to jest taka 13. rocznica właśnie, bo od 2001 roku Platforma jest w powiecie owocy. To trzeba przypomnieć, że właściwie nie otwieramy dzisiaj biura po to, żeby startować i pokazać się, bo my tu po prostu jesteśmy, byliśmy. I my dzisiaj właściwie szukamy narzędzi, żeby pokazywać nasz dorobek i pracę, którą włożyliśmy w codzienną pracę po prostu na rzecz ziemi czy powiatu włoskiego, tak, tych trzech. Jest tu dużo świetnych ludzi. Platforma przyciągnęła ludzi, którzy mają potencjał. Miejsce, bo jak dzisiaj tak patrzę na tą salę, no też przyciąga potencjał ludzi, czyli te nasze wszystkie pomysły o konferencjach, spotkaniach, o różnych projektach edukacyjnych, tu mogą się odbywać, tak? Miejsce bardzo jest ważne. Nie brakowało nam go tak naprawdę, ale na nasze działania, takie spotkania, ale czasami miejsce zaczyna ściągać i pomysły, i ludzi, i potencjał. Także liczę na to i oczywiście wszystko na głowę naszego przewodniczącego z zarządu powiatowego, ponieważ pamiętajmy, trzy koła środowiskowe uzupełniają koła terytorialne. Proszę o tym pamiętać, a to też dlatego one powstają, że więcej się dzieje, więcej pracujemy. Potrzebne są pewne nitki, które ściągają nas wszystkich w jednym celu, bo przecież zobaczcie, jeśli zaczniemy od działań zwyczajnych radnych, w sołectwach, gminach, potem w województwie, ja przez to województwie przyjechać, tak, do Państwa i wymieniać informacje ze swoimi kontaktami, więc miejsca nas będą ściągać. Jeszcze poseł, jeszcze minister, słuchajcie Państwo, po prostu mamy jakby cały system, który narzędzia, które pozwalają nam nie tylko animować, ale tak naprawdę kończyć zadania, które rozpoczęliśmy kiedyś i zaczynać nowe. Także ja zachęcam po prostu do pracy i do tego, żeby szukać tych naszych wspólnych po prostu zadania. A żeby móc pracować, to trzeba wygrać wybory, nie? Ja się wypełnił w sensie, że powiedziałbym nawet, że nie wygrany wybory, ale po raz kolejny wygrany, bo tak jak naprawdę spojrzymy na nasz powiat, to albo Platforma wygrywa te wybory, albo osoby przez nią popierane lub osoby nam przychylne, ale na pewno nie ma osób, które są nam wrogie czy wybrane. To najważniejsze i to będziemy chcieli utrzymać. Ja jestem tutaj tylko i wyłącznie po to, żeby wspierać Wasze działania tak tylko, jak tylko będę mógł. A to, że Platforma Wołowska sobie doskonale, oczywiście o powiecie wołowskim doskonale radzi, to przede wszystkim wszyscy doskonale o tym wiemy. To nie znaczy, że nie potrzebujemy wsparcia. Pana szansa ja wiem, że wsparcie zawsze jest potrzebne i ile widziane. Na wsparcie może się Państwo na mnie możecie iść, a mnie. I tutaj na Dolnym Śląsku i Warszawie. No ja tak wiele słowa bym muszę zabrać pana posła ze sobą w drogę. Natomiast przyjdzie, będzie już u siebie i wszystkie pytania i to, że chcę rozmawiać, umówią się na mnie spotkanie. Także zostawiam Was razem, bo może wyznaczycie jakąś datę, coś już takiego, żeby nas też w pierwszym terminie przyciągnęło. Nie wiemy jeszcze, jak się podzielimy, tak, pracą, dyżurami, może w drodze uzgodnimy to. Ale tak przypuszczam, ja planowałam na przykład raz na dwa tygodnie być przynajmniej jeden dzień, żeby był wiadomy stale dla wszystkich, niezmienny, ale widzę, że też
aktywni są bardzo ludzie, znają je trochę doradztwa, więc tych kolei gdziekolwiek się pojawia w naszym terenie jest dużo i boję się, że to nie wystarczy. Ale myślę, że od czegoś zaczniemy, natomiast oczywiście i Was prosimy o to, żeby zapełnić te ludzi, tak? Żebyście też jako radni mogli tu mieć też swoje dyżury, na przykład, czemu nie? Ja w takim razie przeproszę, uciekam, zabieram posła, natomiast zostawiam...